Bajki czy tajki? Z pamiętnika pluszowej kaczki Aleksandra Cydejko Część dziewiąta Na mój kaczy dziób! Ale była jazda! Zaraz wam wszystko opowiem od samego początku. Otóż któregoś dnia, ziewając z nudów pod nieobecność Ignasia, w pewnym momencie zauważyłam jego szelki walające się na dywanie. I wtedy przyszedł mi do głowy niesamowicie ekscytujący pomysł. Powiedziałam o nim Patrykowi, bo potrzebowałam jego pomocy. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć, a do tego świetnie się rozumiemy. Tak było i tym razem. Patryk przyczepił szelki Ignasia do firanki i tak powstało bandzi. Oczywiście bandzi dla pluszaków. Niestety ani szelki Ignasia, ani firanka nie są na tyle wytrzymałe, żeby skakać mogły też dzieci, ale myślę, że i tak mogą mieć niezłą zabawę, pomagając nam i patrząc jak my skaczemy. Mój pomysł spodobał się wszystkim pluszakom. Tak się przepychali w kolejce, że aż szeregowy musiał zaprowadzić porządek. Najbardziej napalony był jak zwykle Jasiek. Nawet lekarz, który na początku głośno marudził, że to niezdrowe, niebezpieczne i tak dalej, w końcu sam się odważył. Po prostu przypomniałam mu, że przecież my nie mamy kości, więc się nie połamiemy. Oficjalnie zrobił to w celach badawczych, ale ja widziałam jego skryty uśmieszek i te iskierki w oczach. No i nareszcie przyszła kolej na mnie. Nie mogłam się już doczekać. Złapałam za szelki i. Siup! Niestety moje skrzydełka z wrażenia się spodziły i szelki mi się z nich wyślizgnęły. W locie próbowałam wylądować na poduszce z Miszołajem. Ale nie wcelowałam i wyrżnęłam głową w podłogę. Tak, wiem, że jestem pluszakiem, ale przyznaję, że trochę mnie zamroczyło. Na szczęście nasz lekarz zaraz zjawił się z pomocą i zrobił mi opatrunek z papieru toaletowego. Jestem mu wdzięczna za dobre serce i opiekę, ale opatrunki to nie jest jego mocna strona. Z początku wystraszyłam się, że straciłam wzrok, a do tego ciężko mi się oddycha. O. Ale owieczka, która przybiegła mnie pocieszać, powiedziała, że po prostu mam tym papierem zawinięte oczy i dziób. Na to wszystko pojawiła się mama. Spytała, co robimy, bo hałas słychać w całym domu. No to Patryk z Ignasiem jej wszystko opowiedzieli. A mama na to że wszyscy upadliśmy na głowę. No, skoro tak, to dlaczego tylko ja jestem uwięziona w tych zwojach? Lubię sezon truskawkowy. Tak ładnie w domu pachnie. Mama często robi Ignasiowi koktajl ze zsiadłego mleka z bananem i truskawkami. Mmm, <laughs> pycha po prostu. Jednak Ignasia trzeba trochę pozachęcać, żeby zechciał go wypić. Tłumaczenie mamy, że trzeba pić mleko, żeby nie zostać krasnoludkiem, to za mało, żeby przekonać Ignasia. On życzy sobie zaleceń od naszego lekarza, który też mu tłumaczy, że to zdrowo, ale i to nie wystarcza. Na szczęście jest jeszcze szklanka z kubą Błaszczykowskim. Tylko z niej Ignaś pije mleko. Mama liczy do dziesięciu, a Ignaś musi się postarać, żeby jak najszybciej osuszyć kubę. Od góry do dołu. Ostatnio mama prawie skończyła odliczanie, a biednemu piłkarzowi nadal mleko chlupało w butach. Wtedy Ignaś bohatersko przechylił szklankę i już wszyscy byli szczęśliwi mama, lekarz i oczywiście najbardziej sam Błaszczykowski. A Ignaś szybko się oblizał, bo nie chciał mieć dłużej różowych wąsów. Kiedy lekarz przekonywał Ignasia do picia mleka, mama nagle zainteresowała się, dlaczego nasz żyraf tak dziwnie przechyla głowę. Zmartwiła się, że ma coś z kręgosłupem. Oj, ta mama, czy ona nie pamięta, że pluszaki nie mają żadnych kości? No, w każdym razie, Ignaś poinformował mamę, że to nie wina kręgosłupa który nie istnieje, tylko to wszystko przez disco. Mama się mocno zdziwiła i zaczęła dociekać, o co chodzi. A ja aż pacnęłam się w czoło. No przecież to miała być nasza tajemnica. Moja, osiołka, Jaśka i owieczki. No i chłopaków, odkąd Patryk nas przyłapał i powiedział o wszystkim Ignasiowi. Dobra, to może ja już opowiem od początku, jak to było. Otóż oglądaliśmy kiedyś wszyscy w telewizji Baranka Shona i był taki odcinek, w którym owce urządzają disco party w swojej stodole. Strasznie nam się ten odcinek spodobał, aż tu Jasiek wiecznie postrzelona głowa Wpadł na pomysł, że też możemy sobie urządzić taką zabawę. No i tak zaczęły się nasze nocne eskapady. Czekaliśmy, aż wszyscy domownicy pójdą spać, i po cichutku skradaliśmy się do przedpokoju. Nie mamy, co prawda, stodoły, ale mamy szafę. To tam przy migoczącym światełku lampki rowerowej podebranej z szuflady w dużym pokoju oraz przy muzyce puszczonej z telefonu taty urządzaliśmy szalone tańce. W rytmie disko, oczywiście. Zawsze potem, kiedy tata głośno się dziwił, że bateria w jego telefonie tak szybko się rozładowuje, albo kiedy mama bezskutecznie poszukiwała lampki, bo jej kolczyk wpadł pod kanapę, robiliśmy najbardziej niewinne miny, na jakie nas było stać. Widocznie dobrzy z nas aktorzy, bo zupełnie niczego się nie domyślili. Którejś nocy bawiliśmy się naprawdę super ekstra. Nie muszę chyba mówić, że najbardziej szalał Jasiek. W pewnym momencie zrzucił z wieszaka biały płaszcz mamy. Wprost na swoją głowę. Uznał, że to świetna okazja, żeby poudawać ducha. Ale dzikie harce się zaczęły wtedy. Mama zwykle na takie szaleństwa mówi: Małpigaj, i coś w tym jest. No, w każdym razie, cała szafa się trzęsła, i wtedy właśnie nakrył nas Patryk, nas i lekarza, który, jak się okazało, próbował przez szparę w drzwiach podejrzeć, co robimy, i mocno przy tym przekrzywiał głowę. No i tak mu zostało. Ech. Trzeba było się przyłączyć, a nie udawać szpiega. Tak czy siak, przez gadulstwo Ignasia wszystko się wydało. Musieliśmy oddać lampkę mamie i przyrzec stacie, że już nie będziemy ruszać jego telefonu. Tym samym skończyły się nasze szalone tańce, a noc znów zamyka nam oczy do snu. Ech. Žegnaj noc nedisko. Dobra noč.